Inwestycje drogowe są główną przyczyną rekordowej korekty w budżecie miejskim. Radni miejscy podczas środowej sesji jednogłośnie przyjęli uchwałę zmieniającą budżet miasta. Zmiany w budżecie miasta są bardzo istotne. Rekordowe zmiany, nigdy takiego budżetu nie mieliśmy, jaki teraz pojawia się. Ta magiczna kwota 400 milionów i dochodów i wydatków jest przekroczona. To ma związek z aplikacjami, wnioskami, które pewnie jutro trafią do Urzędu Marszałkowskiego, żeby mógł złożyć ten wniosek. To właśnie potrzebna mi jest ta uchwała Rady Miejskiej, gdzie przedstawiam nowe zadanie inwestycyjne, drogowe zadanie inwestycyjne. Trzy zadania tam się pojawiają. Modernizacja ulicy Sejneńskiej wraz z połączeniem ulicy Sejneńskiej z ulicą Utrata z nowym mostem na Czarnej Hańczy i tunelem pod torami kolejowymi. Kolejne dwie duże inwestycje dotyczą połączenia ulic Północnej z Pułaskiego i Leśnej z Utrata. I to jest takie zadanie, które aż tam będzie obejmowało odcinki tych różnych dróg, różnych ulic, ponad 2 kilometry przebudowy, bo i ulica Wojska Polskiego, i Utrata, i ulica Leśna, aż do ulicy Krakowskiej, i sygnalizacja świetlna na ulicy Wojska Polskiego, i tak jak mówiłem, rondo na ulicy Utrata, daleko, daleko tam za Parkiem Naukowo-Technologicznym. I tam przebicie to będzie miało miejsce pomiędzy jednostką wojskową, a resztą śledczym. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, realizacja inwestycji powinna zakończyć się do końca października przyszłego roku.